Cześć kochani, dzisiaj niedziela, pogoda na zewnątrz dalej szaleje, mamy po 10 stopni na plusie. Przeszłam się dzisiaj po ogrodzie i widziałam, że czosnek zaczyna wychodzić spod ziemi. Ten, który sadziliśmy jesienią, jeżeli nie widzieliście filmiku, to zachęcam Was oczywiście do jego obejrzenia, jak sadziliśmy czosnek o zimy. Coraz więcej kwiatów zaczyna wypuszczać, jakieś drobne kłącza, pączki, łodyżki zielone się zaczęły pojawiać, w szczególności tulipany. Żonkile, więc zaczynam się obawiać tego, że jeżeli przyjdą takie wysokie przymrozki bez śniegu, no to może być problem, że dużo naszych roślin stracimy. Róża też ma pączki, właśnie te zalążki, z których później rozwijają się liście. Więc zobaczymy, co to będzie w tym sezonie. Na razie jest on bardzo dziwny, bo de facto zimę mieliśmy tylko w grudniu, kiedy faktycznie tak dość mocno, intensywnie przysypało śniegiem, że było nas grubo ponad metr tego śniegu. Teraz mamy w ogóle deszcze, po deszczach przyszło ocieplenie takie dość intensywne, wiatrhalny. No i póki co w ogrodzie zaczyna się wszystko budzić, więc czekamy, co ten sezon przyniesie. Z racji, że jest niedziela, a chciałam dla Was nagrać filmik o sianiu, ale doszłam do wniosku, że nie będę babrała się dzisiaj w ziemi, tym bardziej, że wzięłam się za szycie sukienki na wyjazd, więc nie chcę mieć całych paznokci, rąk, wszystkiego umazanego z ziemi. Zresztą w niedzielę troszkę chciałabym odpocząć i skupić się raczej na rzeczach, które nie wymagają brudzenia rąk i noszenia worków z ziemią. Wczoraj byłam w Kastoramie, kupiłam kilka worków ziemi, tam około 20. Wzięłam różne worki, wzięłam ziemię do siewu i pikowania, wzięłam ziemię do warzyw, które z włóknem kokosowym, to będzie taka nasza ziemia próbna, i wzięłam ziemię do kwiatów, która również służy do wysiewu kwiatów. Tak jak zaleca producent właśnie. Tam są dawki nawozu, ale stosunkowo tylko tego startowego, więc nie powinny one oddziaływać jakoś na nasze nasiona, które będziemy wysiewać, i powodować tego, że je spalimy. Na pewno zrobimy sobie test, zasieję sobie do zwykłej ziemi do siewu i pikowania, na przykład pelargonii i poziomki. Natomiast do tych ziemi specjalistycznych zasiejemy też parę sztuk i zobaczymy, czy one się nadają. Więc zrobimy sobie taką recenzję tych tańszych worków z ziemią. Bo ja przyznam, nie wydaję pieniędzy na te najdroższe ziemie. Ale o czym dzisiaj dla Was chciałam nagrać filmik? Mówiłam Wam, że wezmę się w końcu za porządek w nasionach i wzięłam się. Wyszło tego 2 pudła i 4 pojemniki, także moje nasiona w żaden sposób nie znikają, wręcz przeciwnie, cały czas ich przybywa. Dużo nasion też dostaję i tu nie od jakichś producentów, tylko od znajomych. Jakieś otwarte paczki, bo nie wysieją i to też zostaje, później też to rozdaję. No i tak w kółko, dużo zresztą nasion, które mam, ja po prostu nie wysiewam. Czasem jak kupuję właśnie nasiona czy na Allegro, czy w jakichś sklepach internetowych, często gęsto dostajemy nasiona od producentów, znaczy od producentów, od sprzedawców w ramach gratisu. Zazwyczaj jest to pietruszka albo jakieś takie zwykłe, popularne warzywo, które może każdy z nas wykorzystać, więc ja tych niektórych nasion mam po prostu multum, no i standardowo różne odmiany. Ale jak ja sobie to organizuję? Pokażę Wam na przykładzie jednej ze skrzynek. Ja sobie tu troszkę poprzesuwam, bo jak widzicie, tych nasion jest sporo, a to jest tylko część. To jest jedno z moich pudełek. Jak widzicie, ja nie kupuję żadnych specjalistycznych organizerów, po prostu mam organizer w formie zwykłego pudełka, które jest obcięte. Tu sobie je skleiłam taśmą, żeby mi się nie rozwalało. I jak ja sobie te nasiona organizuję? One docelowo jeszcze będą reorganizowane, ale zaraz Wam też powiem, w jaki sposób. Wydaje mi się, że taka organizacja, tu jeszcze wczoraj właśnie dostaliśmy od jednego, odbierałam paczkę właśnie z paczkomatu, jeden ze sprzedających wysłał nam nasiona. No i jak widzicie, pietruszki dwie takie same i kolejne dwie takie same. Szczerze, są to odmiany, które ja lubię akurat, także ta pietruszka na pewno w żaden sposób się nie zbędzie, tym bardziej, że jak widzicie, ona jest do wysiewu i wiosną, i jesienią. My pietruszkę będziemy gdzieś za około tydzień wysiewać do ziemi, może nawet w tym tygodniu, jeżeli pogoda pozwoli, bo jak wiecie, pietruszka bardzo długo kiełkuje, więc tak samo mrozy są jej niestraszne. Zrobimy sobie po prostu rowki. Ja mam właśnie swoje rabaty podwyższone, tak je nazwijmy, wypielone, więc będę bez problemu mogła sobie te pietruszki zasiać. I one sobie będą czekały, w odpowiednim czasie one sobie wzejdą. Jeżeli wzejdą i będę chciała je chronić przed mrozem, zawsze można użyć agrotkaniny białej zimowej, albo nawet letniej, albo po prostu na przykład dwukrotnie, trzykrotnie ją złożyć. Ona wtedy będzie miała też grubszą warstwę. Więc tych nasion jeszcze nie dołożyłam do pietruszki. Natomiast u mnie wygląda to następująco. Ja sobie spinam warzywa albo cebulę razem, albo w ogóle można szczepić sobie wszystkie. Natomiast ja Wam pokażę, że jak ja to robię. Na przykład sałatę rzymską
Mam z różnych firm, ale spiąłam sobie ją po prostu spinaczem. W jedno miejsce sobie ją wkładam. Tak samo na przykład miksy sałat i inne różne sałaty. Dlaczego rzymską mam osobno? Ponieważ ja sałatę rzymską wysiewam sobie do osobnych pojemniczków, natomiast te miksy sałat, no ja nie rozróżnię nasion. One co prawda mają różne kolory, akurat te są otoczkowane. O otoczkowanych nasionach też Wam nagram filmik. Co to w ogóle jest za otoczka, za skorupka? Czy warto dopłacać do takich nasion otoczkowanych, bo one niejednokrotnie są ciut droższe, oczywiście tańsze niż warzywa na taśmie, ale czy te otoczkowania coś dają, czy to jest nawóz, czy to jest po prostu skorupka, czy są bardziej poręczne, też sobie o tym filmik nagramy. Więc na przykład takie miksy sałat, tutaj ja mam właśnie jakieś z legutko, tu jest fajna sałata też, także ja te sałaty, ale te chyba akurat sobie gumeczką zepniemy, ja akurat te sałaty biorę sobie, spinam w jeden taki zbiorczy pakiecik i taki pakiecik zostawiam sobie. O, już dogadałam mój statyw. Taki pakiecik sobie zostawiam, później niewiele sztuk wysiewam sobie. My najwięcej siejemy de facto sałaty masłowej, więc ja bardzo lubię ten miks. Tak samo lubię na przykład królową majowych, czyli taką pierwszą sałatę, którą można u nas zbierać. Ja z racji, że nie posiadam szklarni z poliwęglanu, ani szklarni typowo ze szkła, tylko mam tunele foliowe, no nie mogę tak szybko jak wszyscy, którzy posiadają poliwęglan, brać i wsadzać to na miejsca stałe. Jednego roku, właśnie w kwietniu, już była taka piękna pogoda, wzięłam sobie, rozcięłam już folię, obkopałam ją i wyobraźcie sobie, 3 noce później przyszła taka potworna śnieżyca, ale śniegu takiego mokrego, on mi tak dociążył tunel, że mi go po prostu załamał, więc no ja teraz staram się te folie zakładać w takim okresie, kiedy już mam pewność, że jeżeli te opady śniegu jeszcze nie daj Boże będą, to będą one delikatne i nie będą w żaden sposób obciążały one konstrukcji tunelu foliowego i właśnie nie narazi mnie to na jakieś straty, no bo nie jest fajnie zaczynać sezon w miesiącu kwietniu od tego, że musicie kupić za ponad 1000 zł tunel foliowy. Więc ja spiałam sobie właśnie tak te sałaty. Mam i oregano, mamy też na przykład bakłażan. Bakłażan też dostałam od jednego ze sprzedawców i to 3 paczki. Także bakłażanów mam tyle, że chyba będę rozdawać, bo jak widzicie, wszystkie są dokładnie takie same. Ja bardzo lubię ten bakłażan, właśnie tą odmianę cakoniki. Bardzo ładnie ona wygląda w ogrodzie. W ogóle bakłażan jest śliczną rośliną, bo nie dość, że ma takie piękne różowe kwiaty, to jeszcze dodatkowo później takie aksamitne właśnie piękne owoce w kolorze oberżyny, zresztą oberżyna się nazywa, więc te owoce naprawdę wyglądają przepięknie, a ten tak całkiem inaczej i jest równie dobry jak ten, jedynie różni się faktycznie tą skórką, nie ma tutaj jakichś szczególnych właściwości, nie wiem, nie jest inny, bo dokładnie jest taki sam. Co lubię w nasionach z tej firmy? Otóż już Wam pokażę. Ja zawsze, jak wiecie, i znakuję sobie rzeczy, które znajdują się u mnie w doniczkach, które wysiewam. Na bakłażana już przychodzi czas, będziemy za niedługo wysiewać, bo bakłażan dość długo kiełkuje. I ja zawsze w styczniu przygotowuję sobie tą rozsadę. Tyle, że tak jak ja mówiłam, ja mam miejsce do ich przechowywania. W tych nasionach bardzo lubię to. One są chyba też w Castoramie dostępne, że wewnątrz macie znaczniki, więc odpada Wam po prostu konieczność zrobienia znacznika i opisania, jaką odmianę albo jakie warzywo macie wysiane w danej doniczce. No ja akurat bakłażana bez problemu poznaję, zresztą jak sami go wysiejecie, stwierdzicie, że on jest bardzo charakterystyczny i niepodobny do niczego. Natomiast jeżeli nie oznakujecie sobie pomidorów, no chyba, że wysiewacie jedną odmianę, no to nie dojdziecie do tego, jakiego rodzaju to jest pomidor. Tym bardziej, że no wszystkie pomidory wyglądają jednakowo na początku, tak samo wszystkie papryki. Natomiast jeżeli siejecie karczocha, karczoch jest też bardzo specyficzny, bakłażan również. Ale fajnie, że producent dodaje coś takiego w formie znacznika. Zawsze to ułatwia. Co jest ich plusem? One też nie płowieją. Ja nawet w jednej ze skrzynek, ale to za chwilkę będę za tym grzebała, posiadam nawet taki pakiecik właśnie, jak niektóre warzywa kupuję i mam je podwójnie bądź potrójnie, no to staram się właśnie te wszystkie swoje znaczniki odkładać
na bok, żeby mieć je po prostu na następny sezon. Nie wyciągam ich z ziemi, chociaż one, przyznam, stosunkowo powoli płowieją, więc nie ma problemu z tym, że wsadzicie je na jeden sezon i już jest do wyrzucenia. One naprawdę fajnie, fajnie się przechowują i można przez jakieś tam parę sezonów z nich skorzystać. Ja gdzieś oczywiście rzuciłam, nie wiem gdzie, ale tu na przykład też mam z papryk. Bardzo fajna papryka Corno di Toro. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, jaki rodzaj papryki wysiać, to ja tą polecam z całego serca. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ta sama papryka, którą sprzedają w Biedronce albo w Lidlu, także w tych marketach możecie ją zobaczyć. Jest naprawdę bardzo słodka, bardzo soczysta, bardzo plenna, fajnie zawiązuje owoce, nie jest wymagająca. Natomiast to jest ostra papryka, ja to sieję głównie dla znajomych. Oni z racji, że gdzieś tam mają tylko działeczki, mieszkają w blokach, nie zawsze są w stanie sobie te papryki czy tam jakieś rozsady wyhodować. Także ja Wam na każdym filmiku będę mówiła, jakie papryki, czy na przykład jakie pomidory wysiewam, dlaczego tak wcześnie. Część z moich znajomych posiada szklarnie ogrzewane, ale gdzieś tam ja wysiewając zawsze wolę się tymi roślinkami podzielić, więc ja na pewno też będę część rzeczy wysiewała wcześniej, więc nie bądźcie przerażeni, jeżeli zobaczycie mnie w lutym wysiewającą pomidory, bo moi znajomi już początkiem kwietnia do szklarni te pomidory wkładają, a gdzieś tam 6 do 8 tygodni potrzebujemy na to, żeby ładną rozsadę wyhodować. Tak jak Wam mówiłam, ja sobie właśnie to spinam odmianami, staram się zioła mieć koło ziół. Natomiast czym będziemy się kierować, organizując sobie takie pojemniki? Bo jak widzicie, tu jest jeden pojemnik, tu jest pojemnik kolejny. Mam osobno oczywiście, to są same warzywa. Tu mam na przykład pojemniki z kwiatami. Nie wszystkie kwiaty będę wysiewała. Tu jest już część kwiatów przygotowana do wysiewu. Oczywiście ja tego wszystkiego nie wysieję, bo musiałabym oddzielić całą swoją wioskę i jeszcze by zostało, więc myślę, że połowa Bielska też dostałaby kwiaty. Jak widzicie, część kwiatów to są byliny typu jeżówka, których nie będziemy wysiewać. Oczywiście w styczniu, tak jak pelargonii czy petunii, ale będziemy je wysiewać w okolicach maja, czerwca i dopiero w miesiącu sierpniu, wrześniu będziemy wsadzać je na miejsca stałe. Natomiast kwiatów doczekamy się dopiero w przyszłym roku. Więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby mieć jakieś byliny u siebie w ogrodzie, musicie sobie odpowiednio wcześniej zaplanować ich wysiew i być świadomym tego, że te kwiaty dopiero będą kwitły Wam w następnym roku. Jeżeli chodzi o organizację nasion, ja polecam Wam ustawić je w taki sposób. My z tych boków właśnie z kartonu zrobiliśmy sobie znaczniki. Na takim znaczniku wpisujemy sobie miesiąc, w którym dane warzywo bądź owoc wysiewamy. Jak zobaczycie, producent zaleca, kiedy najlepiej takie warzywa, na przykład tutaj mamy bazylię, kiedy bazylię wysiewać. Jeżeli planujemy wysiać ją pod osłony, bo ten znaczek oznacza to, że wysiewamy nasiona pod osłony, czyli najlepiej w domu albo w jakimś inspekcie, w zależności jaka to jest roślina, czy ona jest ciepłolubna, czy ona nie wymaga jakichś szczególnych warunków, jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy wysiewać ją na przykład tak, jak ja wysiewam cebulę bądź pory i umieszczamy na parapecie w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie ja mam temperaturę około 4-6 stopni. No, zależy to też od tego, jaka temperatura jest na zewnątrz. Natomiast jeżeli planujecie wysiewać na miejsce stałe, czyli bezpośrednio do gruntu, bo na przykład, nie wiem, mieszkacie w bloku, nie macie możliwości wielu parapetów na to, ażeby tą rozsadę sobie przygotować. Bardzo ważne jest to, żeby w odpowiednim miesiącu te rośliny wysiać. Więc jeżeli na przykład macie rabatę podwyższoną na działce, bo mieszkacie w bloku i macie działeczkę typu te ogródki działkowe, no to możecie śmiało w miesiącu maju wysiać sobie ją na miejsce stałe i też będziecie cieszyli się tymi roślinami jeszcze w tym sezonie. Natomiast są rośliny typu papryka, właśnie pomidor, bakłażan, które niestety, ale trzeba siać wcześniej i trzeba zapewnić im odpowiednie warunki. Ja kiedyś, jak mieszkałam w bloku, nie miałam co prawda działeczki, ale miałam balkon, więc na balkonie miałam zasadzone pomidory, miałam zasadzone ogórki i wszystko to sobie hodowałam na parapecie, no ale na tej zasadzie tyle, ile zmieściło mi się na balkonie, a że balkon miałam 1,5 m, no to raczej nie mogłam popuścić wodzy fantazji, żeby jakoś szczególnie świetnie wyglądały te moje balkony, więc to dosłownie było parę sztuk. Ale i tak cieszyło i gdzieś tam to były pierwsze moje samodzielne kroki, jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Natomiast tak jak niejednokrotnie podkreślałam,
Ja z ogrodnictwem miałam styczność z tego względu, że moi rodzice prowadzili sobie ogródek na tyłach swojego domu. Mieliśmy i papryki, mieliśmy pomidory, mieliśmy ogórki, ziemniaki. No to wszystko, co de facto ja będę w tym roku siała i właśnie co chciałabym, żeby moje dzieci też w przyszłości robiły. A widzę, że im się to gdzieś generalnie podoba, bo każdy z nich posiada swoją grządkę. Także na przykład bazylię możemy sobie śmiało siać do gruntu. I właśnie takie warzywa, owoce, te na przykład siejemy marzec, kwiecień, to mamy w ogóle musztardowce. Ja tak nieszczególnie przepadam za musztardowcami, gdzieś tam parę listków zjem, ale kiedyś wysiałam tego całą rabatę i po prostu tego nie zjadłam. Więc na przykład nasiona, które siejemy marzec, kwiecień, ja sobie daję właśnie z nasionami marcowymi, te sobie daję z nasionami majowymi. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o nasiona majowe, to razem z bazylią będzie w jednej grupie u mnie melon, będzie na przykład fasolka szparagowa, będzie fasola tyczna, będę na pewno siała razem z bazylią, już Wam powiem co, tak sobie przeczytam, patisony. Także musimy zwrócić uwagę na to, kiedy w jakim miesiącu coś zasiać. Co jest bardzo ważne również, co ja Wam mogę polecić. Na przykład nasiona wysiewajcie sobie do małych doniczek. Ja sobie to hoduję w małych doniczkach. Akurat nie bazylię, bo bazylię wysiewam do takiego większego troszkę pojemnika, ustawiam na parapecie. Natomiast jeżeli chodzi o oregano, oregano, jak widzicie, możecie siać marzec, kwiecień. Ja w miesiącu marcu, gdzieś około połowy, wysiewam na przykład oregano i umieszczam je w takim malutkim moim inspekcie foliowym. To jest taki po prostu namiocik, pewnie widzieliście go nieraz na filmikach. I one sobie stoją na tym chłodzie. I nic się im nie dzieje. Ja ziemię wymieszam z perlitem, wysypuję parę nasionek. Zresztą też mamy filmik o sianiu z zeszłego roku na naszym kanale, więc jeśli chcecie zobaczyć, to gorąco polecam. I będziemy na pewno sobie przygotowywali rozsadę tylko niektórych ziół, z tego względu, że ja te zioła co 4 lata mniej więcej zamieniam. Wyrzucam te stare, już takie wyjałowione, wyrodzone, a zastępuję je młodymi. I tak robię sobie sukcesywnie co roku. Podobnie robię zresztą z poziomkami. Także, kochani, weźcie sobie, podzielcie to, poukładacie sobie wszystkie te nasiona, które na przykład w miesiącu lutym wysiejemy. Ja tutaj akurat przykładowo pokazuję. Dajecie sobie w tym miejscu metkę. Później ustawcie sobie kwiecień, maj, czerwiec. Bo czy tam na przykład sierpień, jeżeli coś planujecie siać. Bo są takie rośliny, które de facto siejemy na jesień albo na zimę. Właśnie takie na przykład jeżówki, tak jak Wam mówiłam, no to jeżówkę będziemy siać w okolicach maja, czerwca. Więc dość późno. W tym majowo-czerwcowym naszej przygródce no nie będzie tego jakoś strasznie dużo, ale jednak te rośliny się tam znajdą, w zależności to, czy na przykład będziecie siać byliny, czy nie. Z tego, co pamiętam, to na przykład rozszponkę również się sieje bardzo późno. Także, kochani, ja się biorę za sortowanie naszych nasion. Przygotuję już sobie pierwsze paczuszki do wysiewu. W ogóle wczoraj udało mi się dorwać taką mieszankę jeżówek. Raz miałam mieszankę z innej firmy, okazały się wszystkie różowe, nie szkodzi. Natomiast bardzo zależałoby mi na białych, czy na tych właśnie takich ciemniejszych, troszkę karmazynowych. Nie wiem, czy to tak ładnie widać w tym świetle, bo dość intensywnie jesteśmy dzisiaj doświetleni. Także ja, kochani, biorę się za organizowanie swoich nasion, poukładam je, przygotuję już dzisiaj piasek, wniosę sobie go do pomieszczenia gospodarczego, żeby troszkę złapał temperaturę, no bo jednak leży na zewnątrz, a w nocy jeszcze cały czas jest chłodno. No i w tygodniu zaczynamy siać. Pewnie zaczniemy od pelargonii i petunii. Rzeczy, których się najbardziej boję, bo których jeszcze nie robiłam. Także ja Was serdecznie, kochani, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli go nie subskrybujecie, będziecie dostawać informacje na temat nowych filmików, które u nas padają. Pokażę Wam nowości na ten rok, jakie udało mi się zamówić. Jeszcze jestem w jednym sklepie ogrodniczym umówiona, że za niedługo będzie dostawa nasion, więc na pewno ich odwiedzę. No i czego mogę Wam życzyć? Cierpliwości w tym sezonie i próbujcie powolutku
zorganizować sobie takie pierwsze nasiona. Co jest jeszcze ważne, nie kupujcie wszystkiego na raz. Ja przyznam, że przez parę lat zbieram te nasiona, oczywiście już te po terminie wyrzucam, ja już przebrałam te, które były po terminie, ale na przykład pomidory, które są po terminie, zostawiam sobie, ogórki tak samo, bo one bardzo fajnie kiełkują, nie ma z nimi problemu. Natomiast cebula wyleciała do kosza, próbowałam ją podkiełkować na waciku i nic z tego nie było. Więc kupcie sobie pierwsze de facto warzywa czy kwiaty, które planujecie wysiać styczeń, luty. Czyli jeżeli naprawdę planujecie jakieś kwiaty, to polecam właśnie pelargonię, polecam petunię, polecam surfinię, kobę na pewno. Kobę też można styczeń, luty. Ja już Wam pokażę, jak koba wygląda. Jest tego typu, to jest akurat fioletowa, przyjedzie do nas jeszcze fioletowo-zielona i przyjedzie jeszcze niby biała, ale ona dla mnie jest bardziej takim kolorze kremowym. Bardzo ładna roślina, pnąca, ona dorasta naprawdę do kilku metrów i na całym 1 do 3 metrów. Ona jest jednoroczna, co prawda, ale ma genialne kwiaty, które bardzo ładnie pachną i właśnie takie pnącze usiane takimi ślicznymi dzwonkami. Kobea jest też dość specyficznym nasionem, też je będziemy wysiewać, więc ja Wam pokażę, co wcześniej z nią zrobić, żeby było wszystko ok i dlaczego powinno się tak robić, a na pewno zwiększy się tak jakby jakość kiełkowania tych nasion, których niestety wewnątrz jest niewiele, zresztą sobie może zobaczmy, ile tego tam jest. Ja obstawiam, że max do 5 sztuk. Natomiast jeżeli chodzi o kobę tą kremową, to ona już w ogóle jest nie dość, że droższa, to jej tam praktycznie w tym pojemniku nie jest za wiele. Trochę się znowu poszamoczę i patrzymy, ile tego jest. O, szaleństwo. Także tu macie całość. 2, 4, 6, 8 nasionek. No i weźmy pod uwagę to, że nie wszystkie wykiełkują. Więc ja kupiłam sobie tego dwie paczuszki, będziemy tą kobałą się też zajmować. Także kochani, kupcie sobie to, co potrzebujecie na styczeń, luty, czyli kupujemy kwiaty na pewno, jeżeli planujecie siać, kupujemy bakłażana, na pewno kupujemy również seler, bo selery też jak najbardziej będziemy już wysiewać na dniach, bo on bardzo długo kiełkuje i bardzo długo produkuje się odmianę, bardzo długo produkuje się rozsadę selera. Także będziecie musieli tutaj uzbroić się w cierpliwość. Ja tak jak mówiłam, nie przygotowuję rozsady selera. Na pewno kupcie sobie poziomki, jeżeli chcecie mieć w tym sezonie swoje poziomeczki. Na pewno kupcie sobie werbenę patagońską, heliotrop peruwiański, bo go będziemy siać w lutym, to jest również kwiatek. I generalnie wydaje mi się, że to jest taka podstawa. No i oczywiście papryki. Więc wydaje mi się, że ogólnie to jest taka podstawa. No chyba, że macie jeszcze pomysł na jakieś nasiona, które się wysiewa. Być może ja ich nie wymieniłam, ponieważ po prostu nie hoduję ich u siebie w ogrodzie. Już gdzieś na przestrzeni tych lat zaczęliśmy faktycznie sadzić to, co jesteśmy w stanie zjeść, a nie wszystko, żeby po prostu było, albo bo słyszałam, że jest super. Także kochani, ja się biorę za organizację. Poukładam sobie to, przygotuję sobie już materiały i potrzebne rzeczy typu doniczki, właśnie moje pojemniczki na wysiewy i będziemy w tygodniu siać. Także ja Wam życzę udanej niedzieli, pozdrawiam Was gorąco, całusy, pa pa!